Halo Emilka, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj robimy test na dobrego ojca. Dokładnie tak. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson, jest ze mną dzisiaj moja żona Milki. Dzień dobry. Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Milki. Dzisiaj jest ze mną mój mąż Szypson. Dobra, super. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zrobimy test na dobrego ojca. Czy będę dobrym ojcem w Minecraft? Zaraz się przekonamy. Zanim jednak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, wbijmy 7000 łapek w górę i wratuje kolejny odcinek Spalionowa na kanał. Dokładnie. I co jeszcze? Co jeszcze jest bardzo ważne, Emilka? Co jeszcze jest ważne? No. Halo Julia, powiedz, co jest jeszcze ważne. Subskrypcje są ważne, koniecznie subskrybujcie kanał, ponieważ większość osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału, więc jeśli jesteś tu nowy albo oglądasz bez subskrypcji, to koniecznie zasubskrybuj, lecimy po 100 tysięcy subskrypcji w tym roku. Mam nadzieję, że nam się to uda. 101 tysięcy, to jest mocniejsze według mnie. Dobrze, 101 tysięcy, 101 tysięcy w tym roku. I ostatnia bardzo ważna sprawa to to, że o 19:30 są streamy na Twitchu, więc jeżeli ktoś chce bić, zapraszam, link w opisie. Dobra, Emilka, ja jestem gotowy, oddaję się w twoje ręce, sprawdź, czy będę dobrym ojcem. Bo ja już wiem, że ty będziesz kiepską matką, ale zobaczymy, czy ja będę dobrym ojcem. Dobra, słuchaj, dzisiaj zaczynamy, myślę, że możemy zacząć od prostej rzeczy, mianowicie wiesz, dzieciaki potrzebują mleka, prawda, nie? To jest twoje zadanie w tym momencie. Musisz za wszelką cenę zdobyć mleko, rozumiesz to? Dobra. Czyli po prostu krowy muszę znaleźć. Tylko gdzie to są krowy w tym Minecrafcie? Ja wiem, gdzie są krowy, ale one są strasznie dal... Ale dobra. Lecisz za mną? No, lecę za tobą. No to dawaj za mną, w tą stronę. A tak daleko to jest, mówisz? No, to jest kapkę daleko, ale damy radę. W sensie, bo to jest miejsce, w którym po prostu wiem, że są krowy. A tak to nie mam pojęcia, gdzie są, więc wolę po prostu usłyszałam pójść... Usłyszałam kiedyś, że ciężko jest tutaj znaleźć krówki. Ale o kurczę, o kurczę. Ale no musisz to zrobić, musisz to laga zrobić. Laga miałem. Takiego na 3 sekundy, nie? No, a ty też takie masz? No, mam tak czasami. Ale tak jak za długo gram w Minecrafta, wiesz? To a ja właśnie tak nie miałem jak przed formatem, bo zrobiłem formata komputera. Komputera, Boże, co ja mówię. No, komputra. Zrobiłem format komputera. No i muszę po prostu poskromić wszystkie błędy, które mi się tu pojawiają. Jest noc, to jest najgorsze, ale na szczęście nie jestem na serwerze Jasia, na którym gramy sobie na Twitchu, więc zapraszam bardzo serdecznie. Tam niestety są moby o wiele silniejsze. Ej, no dobra, czekaj, gdzie to jest? To gdzieś tu było. No ja nie wiem, nie mam pojęcia, słuchaj. A ty idziesz za mną ciągle? No ja jestem tutaj cały czas przy tobie, no. Czekaj, gdzie ty jesteś? No gdzieś tam, widzę. A dobra, widzę, że... Nie, czy to jest tam? Nie, znaczy nie wiem. O kurczę, ty, no bo czekaj, bo ty już mnie wyprzedziłaś. Czekaj, bo ja się zgubiłem nie, to totalnie. To jest lawa. A chyba już się odnajduję powoli. Nie, to było pod ziemią, więc tego byśmy... O dobra, już chyba... Kurczę, znowu kolejny lag, co jest grane? Nie rozumiem tego totalnie, ale dobra, lecimy... Czekaj, no to tu gdzieś jest. Chyba minęliśmy to, bo tutaj jest wyspa nad wodą i to jest po drugiej stronie wody. Aha. Ale... O! Ej, ale tu jest krowa. O, no to super, to się fajnie trafiło. Mam dwa mleka. Masz? Zaczyło, a z jednej tak. Można dwa? No, no, no co? Ja a co myślałaś? Nie wiem. Normalnie wydojona krowa jest. Dobra, teraz jak wrócić z powrotem? Nie wiem, jak mam wrócić z powrotem, bo jakby po prostu szłam. A, dobra, a powiedz mi, jakie jest następne wyzwanie. Jakie jest następne wyzwanie? No, lepiej jakbyśmy byli po prostu gdzieś, wiesz, w środku, w sensie gdzieś u nas w domu, bo tutaj jest tak ciężko to przeprowadzić. Znaczy, dałoby się, ale nie wiem, no, to jest niebezpieczne, jakby tu jest noc i w ogóle... Dobra, to robimy cięcie i widzimy się, jak będziemy w wiosce. Dobra, jesteśmy już pod willą naszą. Kolejne wyzwanie, proszę. Dobra, no to tak, uwaga. Cyk, cyk, cyk. Co to jest? Jak i myślę, że moglibyśmy dać jeszcze jakiegoś zwykłego biurka. Cyk. I uwaga, cyk, 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 cyk. Teraz poproszę cię o to, żebyś zagrał kołysankę. O kurczę, to można tak... Czekaj. No. A to jest inny ten. No nie. Hehehe.
Brzmi jak dla Elizy w ogóle. Piękne to było. No mówię ci, dzieci przy tym będą spać, a później rano pobudka. Jakie to jest po prostu piękne. Dobra, dobra, no. Ja to dopracuję, obiecuję, że to dopracuję i będę lepszym muzykiem na tym. Muszę się po prostu nauczyć grać na tych dziwnych instrumentach. Dobra, dobra, ale a propos jeszcze muzyki, to słuchaj, nie? Dziecko będzie chciało na pewno grać na jakimś instrumencie. Który z tych instrumentów wybierasz? Fortepian. Tak? Tak. To jest dobry wybór. Ja tak kocham brzmienie fortepianu. Bo na fortepianie grają tylko kozaki. Tak, zgadzam się z tym, naprawdę. To jest bardzo dobry wybór. Jestem dumna z tego, wiesz, naprawdę jestem bardzo dumna. Ale chociaż harfa też była. To jest harfa? To jest harfa. Co ty, jaka wiolonczela? Ty, nie, ja skaczę do lawy. Przecież ty... Nie, labładą! Labładą, spokojnie. Okay. Dobra, kolejny mam do ciebie ten. Dobra, no. Wyzwanie, kurde, nie wiem jak to się... Dobra, test po prostu, sprawdzający... Co wybierzesz? Uwaga, uwaga. Mamy tutaj, jak widzisz, parę rzeczy. Które z nich wybierasz, aby dać młodemu albo młodej? No to jest różnica, czy młodemu, czy młodej. Jedno młodemu, a drugie młodej. Dobra, no to najpierw dam mojemu kochanemu synkowi. No to przede wszystkim dałbym mu butlę, żeby się napił, bo on będzie lubił to. I tosta, no bo to jednak będzie tostowy chłopak, nie? A jeśli chodzi o dziewczynkę, to nie dałbym jej nic. Nie, no dobra, butlę bym jej dał też. Ale to bym sobie wypił wieczorem. Jak już bym jej położył spać. O, a można później sobie wziąć ten butlę i zagrać nam w koszykówkę. O kurczę. Patrz. Ty, piłka do kosza. O nie, czekaj, postawiłem ją. Dobra, uwaga. Czyli trzeba trafić do kosza teraz, tak? To jest test na dobrego ojca, czy trafisz do kosza? No. Trafiłem, dobra, co? Dobra, miałaś farta. Ała! A kurczę, chciałem cię do lawy wrzucić, ale mi się nie udało. Dobra, no kolejne wyzwanie, bo ja póki co jestem super ojcem. No i Labładą się znowu na siebie denerwuje, Labładą. No kurde, ogarnij się, weź się ogarnij, nie wiem o co tutaj chodzi. Dobra, słuchaj. To teraz tak, musisz tutaj zostać, okej? Okay? I policz do 15. Ja ukryję gdzieś dziecko, ponieważ... Tak wygląda dziecko, dobra? I musisz znaleźć nasze dziecko, gdzieś w domu będzie ukryte. Musisz je znaleźć, domu. Dobra? Tak, dobra, więc dobra. Licz do 15, dobra. Zobaczymy jak go znajdziesz. 15, dobra. 14, 13, nie podglądam, 12, 11, 10, czekaj, bo mam 9, do naszego domu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, lecę. Dobra, możesz szukać. Zobaczymy, jak długo ci to zajmie. Uwaga, czas start. Dobra. Zobaczymy, słuchaj. Ja jestem bardzo ciekawa, czy znajdziesz szybciutko. Minęło 5 sekund. Dobra, nie, spokojnie, to najpierw trzeba... Pozwiedzać Hawirę, nie? Dobra. Czemu tu jest tyle klocków? Kto to tu postawił? Nie wiem. Strzelam, że tutaj wabłopalę. Dobra, jak mówisz, że nie wiesz, to znaczy, że tutaj nie ma tego dzieciaka. Na dole. Dobrze. Czyli sama nie wiedziałaś, że to tam było. Dobra, szukam dalej. Okej. No, zobaczymy, czy się uda. Tu nie. Możemy powiedzieć tak, że to on niekoniecznie jest w domu, ale byłem na tym terenie, wiesz, w tym terenie takim. Aha, no to pewnie utopiony pod wodą jest gdzieś, kurczę. Nie. To strzelam, że na drzewo go rzuciłaś. Żyje i ma się dobrze, tak. Ej, no ale to jest dobre, szukanie takiego czegoś. Szukaj. Ty, no ale bez sensu, ja bym słyszał płacz dziecka, gdyby gdzieś tam leżało. Kurde, no. No. O! No i jestem super ojcem, jestem super. Zajęło ci to minutę dokładnie, ja nie mogę, ale... No widzisz, to niewiele dłużej od tego, ile ci zajęło ją tam w ogóle włożyć. No, jesteś wybitny, naprawdę, ja jestem pełna podziwu. Ja też jestem w szoku. Wow. Dobra, to co, to ile chcesz jeszcze zadań? No, daj jeszcze jakieś, bo jestem ciekaw. Jeszcze jakieś zadanie... No, ja mi się wydaje, że jestem w stanie zrobić wszystko. Myślę, że nic mnie nie jest w stanie zaskoczyć. Tak mówisz? Tak, uważam. Mówisz, że wszystko? Tak. Dobra, to w takim razie okej. To chodź do Palionowa, ponieważ tam
jest przygotowane dla ciebie nowe wyzwanie, to znaczy przygotowane, zostanie zaraz przygotowane. W sumie nie musimy iść do Palionowa, możemy iść tutaj, wystarczy, że pójdziemy tutaj do tego. A no dobra, no to jestem. O nie, kolejny lag! Jak skaczę żelkami, to je mam. To jest straszne. Dobra, no. Tutaj masz łódkę, co nie? No. Więc tak, weź sobie zapamiętaj tą łódkę. Tutaj mamy parę dzieciaka, co nie? Znaczy, no dobra, to jest chyba laska, ale nie wiem. W każdym razie to musisz ją, no nie, uratować. Ja lecę na sam koniec rzeki i zobaczymy, jak długo ci zajmie przepłynięcie do niej i zabranie ją stąd. Już mogę jechać? Czas start. Zobaczymy, czy uratujesz dzieciaka. No. Znaczy to wiesz, ale to jest słabe, ponieważ łódką nie da się płynąć szybciej niż da się, musi się dać. Tutaj są przeszkody też tutaj na drodze napotkane. Wiele przeszkód. Okej, już rozumiem te przeszkody. Ty, no trafiłem w ciebie na F5. O kurczę. Nie, możesz mnie zabić z żony, to jest jedno z zadań. Nie możesz mnie zabić. Aha. Taka sytuacja, a ty męża możesz, tak? No oczywiście, że mogę. No, jak zabędziesz ten, córkę swoją, no masz... No dobra, ty masz zeza. No mam, a nie! Oła! No! Oła! No nie! No ja jestem w Palionowie teraz, no i... A, dobra, no i... Ale ja zdobyłem ten, już byłem przy niej. Dobra, uratowałeś się. Jest świnia w ogóle. W takim razie, słuchaj. Okej. Okay. Ty, no znowu mam lagę, no. Słuchaj mnie, no zabierz ją, kurde, no siedzi tu, patrz. No dobra, no ale to jest tylko lalka, no. Dobra, słuchaj, w takim razie uważam, że zaliczyłeś ten test i masz... No. Nie rób tak. To jest straszne. Ja nie mogę, dobra, no. No. I otrzymujesz ten oto order dobrego taty. Myślałem, że to się da założyć, a nie to da jest się. Order dobrego taty. Także gratulacje. Dobrze, dziękuję. To wygląda trochę jak hełm. Ale dobra, jestem. Nadaję się na ojca. To jest najważniejsze. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się już jutro o godzinie 19:19 na kolejnym odcinku. Zapraszam do Emilki na kanał. Link jest oczywiście w opisie. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.